Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ósmego, przedostatniego dnia naszej nowenny. Jesteśmy już prawie u finiszu, dzisiaj wtorek. No, po prostu się pomódlmy. Zapraszam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początek tego naszego spotkania, jak zawsze, zróbmy, kochani, rachunek sumienia z tego dzisiejszego dnia. Przeproście za słowa, uczynki, zaniedbania, które Panu Bogu mogłyby się nie podobać. Panie Jezu, nigdy nie zdołam Ci się odwdzięczyć za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Twoja męka, Twoja śmierć, Twoje zmartwychwstanie dało mi życie. Proszę Cię, zabierz ode mnie wszelkie zło, wszelkie grzechy, wszystko to, co się sprzeciwia łasce Twojego życia. Tylko Ty możesz to zrobić, tylko Twoje miłosierdzie może dokonać we mnie tego wielkiego dzieła. Dlatego powierzam się w Twoje ręce, bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlitwa na ósmy dzień. Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł. Tutaj wymień, o co chodzi. Proszę, nawiedź mnie, jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbiecie, uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę, byś była mi matką, królową i przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy. Mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi. Amen. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski. Modlitwa do Maryi, rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie opuszcza z dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża miłość i nieskończone miłosierdzie. Zwróć ku mnie swoje spojrzenie, pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy
oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. No to nie pozostaje nam, kochani, nic innego, jak pobłogosławić na koniec tego przedostatniego dnia. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, odpocznijcie, pomódlcie się różańcem, pamiętajcie i jutro się słyszymy w ostatnim dniu naszej, kochani, nowenny. Więc zapraszam. Dobrej nocy, ściskam was z Bogiem, dobranoc. Pa.